Rady dla córki. Autor Zofia Szczartoryskich-Zamojska. Wydawca Instytut Edukacji Narodowej, rok 2020. Fragmenty czyta Lenka Miller. Pierwszą więc czynnością Twoją dnia każdego niech będzie modlitwa. Niech Cię nigdy nic od tego nie uwalnia. Gdy jesteś zdrowa, odmawiaj ją zawsze klęcząc. Kwadrans na nią poświęć. Wystarczy Ci na dobre jej odbycie i przeczytanie jednego rozdziału z naśladowania Jezusa Chrystusa, o co Cię bardzo proszę. Nie mówię Ci o mszy świętej niedzielnej, pewna jestem, że nigdy jej nie opuścisz. Ale czasami, jak obowiązki Twoje i zdrowie na to pozwolą, idź wysłuchać jej i w dzień powszedni. Idź podziękować Bogu za Jego łaski, chwalić Go w świętej ofierze, prosić o nowe łaski, odnowić swoje dobre postanowienia, złożyć troski swoje i siły zaczerpnąć nowej. Kształć swoje talenty, wydoskonalaj je. Wszędzie, gdzie będziesz, zawieraj stosunki z ludźmi utalentowanymi. Korzystaj z każdej sposobności, aby brać dobre lekcje literatury, muzyki, rysunku. Zajmij się czynnie urządzaniem domu. Zaprowadź w nim porządek. Rozsądną oszczędność bez skąpstwa. Porządek jest rzeczą tak piękną i konieczną, a skutki nieładu straszne. Prowadzą nas one do wielu błędów, do długów zmuszają i sprowadzają wiele kłopotów i upokorzeń. Kochaj więc porządek i oszczędność, nie przestając być szlachetną i wspaniałą, o ile Twoje środki na to zezwolą. Porządek Ci pozwoli być taką. Nie miej nigdy długów. Gdyby Ci kiedy brakowało pieniędzy, powiedz o tym otwarcie Twemu mężowi. Udaj się do mnie o pomoc. Ale nigdy nie zaciągaj długu. Nie odsuwaj nigdy od siebie ubogiego. Wysłuchaj go, pociesz. Jeśli nic uczynić nie możesz, niech nawet Twoja odmowa będzie osłodzona dobrym słowem. Takie odmówienie bywa często milsze niż jałmużna dana z surowością lub obojętnością. Bądź pełną miłości bliźniego w mowie Twojej i sądzie. Strzeż się obwiniać i potępiać z łatwością i surowością. Możesz się mylić, a możesz zaszkodzić. Gdyby nawet Twoje spostrzeżenia były sprawiedliwe, po co je ogłaszać? Bądźmy surowi dla siebie samych, a pobłażliwi dla drugich. Sądźmy miłosiernie, aby i nas Bóg tak sądził. Broń się starannie od plotek. Nigdy się do nich nie mieszaj, aby Cię drudzy do nich nie wmieszali. Nie wtrącaj się do spraw niczyich. Nie dowiaduj się, co się u drugich dzieje. Broń sobie próżnej ciekawości pod tym względem. Nie rozmawiaj z nikim o sobie i o swoim domu. Nic nie opowiadaj o drugich. Bądź ostrożna i zaufania godna. Skończę tymi wyrazami, które umieściłam pod moim portretem. Bądź, moja droga, wierną Bogu i przepisom Jego świętego Kościoła. Szukaj szczęścia w cnocie i w doskonałej wierności w pełnieniu swoich obowiązków.